Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek po prostu nie może być o nikim innym jak o Janie Nowickim, ponieważ ten legendarny aktor zmarł w wieku 83 lat. Był to człowiek niesztampowy, oryginalny charakter, na pewno pewna ikona i przede wszystkim wielki talent w swoim zawodzie. Jedna z najbardziej wyrazistych osobowości na polskiej scenie. Zachwycał w teatrze. Mówi się nawet, że ci, którzy mieli okazję zobaczyć go w teatrze, mieli niesamowite szczęście. Ale także zachwycał oczywiście w filmie, w teatrze telewizji. I choć w ostatnim czasie usunął się nieco w cień i cieszył się swoim sielskim życiem, przez całe swoje życie zapewniał, że ludzie niepotrzebnie kurczowo trzymają się młodości. I dziś z wielkim żalem go żegnamy i może trochę żałujemy, że tej młodości nie uczepił się nieco bardziej. Ale czy byłby właściwy moment na pożegnanie z taką osobowością? Myślę, że nie, ale musimy temu sprostać. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wyglądało jego życie, przez niektórych uważane za burzliwe, jak wyglądała droga do jego kariery, jakie miał największe podczas swojego życia zawodowego sukcesy. Co było słychać u niego w ostatnim czasie? Wszystkich fanów i wszystkich ciekawych tego, jak wyglądało życie tego barwnego aktora, zapraszam do oglądania. Jan Nowicki urodził się 5 listopada 1939 roku w miejscowości Kowal koło Włocławka. Urodziłem się w Kowalu, w miasteczku z jednym rynkiem, gdzie urodził się również król Kazimierz Wielki. A może wcale nie? To nie jest najważniejsze. Kocham ten kawałek ziemi. Ale pewnie zwróciliście uwagę na datę urodzenia, 1939 rok. Jeden z najtragiczniejszych roczników w historii naszego kraju. Sprawił, że pan Jan Nowicki dość szybko stracił zarówno starszych braci, jak i ojca. Moje pokolenie wzięło się z naturalnego odsiewu. Na wsi żył tylko ten, kto wytrzymał. Mocniejszy. Jak słaby zachorował i nie pomógł mu rosół, psi smalec ani miód musiał umrzeć, wspominał w książce Jan Nowicki Droga do domu. To potem przełożyło się na życie artysty, na to, jakie relacje miał z własnymi dziećmi, na to, jak w pewnym sensie postrzegał świat jako dorosły mężczyzna. Znałem mojego ojca, zmarł, gdy miałem rok, a ojczym potrafił znikać na kilka lat i to w niczym nie przeszkadzało mi go kochać. W Kowalu wokół nie widziałem ojców zajmujących się dziećmi. Tak jak w górskiej piosence, kołysz se go sama, boś ty jego mama, ja kołysał nie będę. Mężczyźni w moim miasteczku byli prostymi rzemieślnikami, całymi dniami ciężko pracowali, by zarobić na rodzinę. Zapamiętałem, że facet ma ciężko pracować, a potem może się napić. Natomiast pan Jan miał dość prostą drogę w życiu, gdyby poszedł taką utartą ścieżką, ponieważ jego ojciec był szewcem i w sumie mógł po prostu przejąć ten biznes kiedyś, kiedy dorośnie, a również ze sprawą wujka. Ale w sumie aktorem też nie planował zostać. I z rodzinnej miejscowości wyjechał już jako 13-latek, ale nie było łatwo. Szkołę średnią zmieniał aż 7-krotnie. W końcu udało mu się zdać maturę. Było to w 1958 roku. Ale mówił, że aktorstwo przydarzyło mu się w sumie przez przypadek albo z braku innej opcji. Szkoła aktorska była jedyną deską ratunku dla dyslektyka, który nie umie mnożyć, dzielić, a jak widzi cyfry, to zasypia. I tak to się stało, że przez 2 lata studiował w szkole filmowej w Łodzi, na wydziale aktorskim. Studiów jednak nie ukończył i krótko pracował w kopalni, gdzie nawet za swoje zadania był mocno chwalony. A po zakończeniu pracy w kopalni nie oddał górniczego kasku. Po prostu, mówiąc kolokwialnie, go zajumał. A to wszystko dlatego, że mu się podobał. Chciałem go sobie zachować na pamiątkę, bardzo mi się podobał. I po raz kolejny postanowił jednak po tej przygodzie z górnictwem zdawać do szkoły aktorskiej, tym razem w Krakowie. I tutaj było to wszystko z większym powodzeniem, ponieważ uczelnię tę ukończył. W 1964 roku. I debiutował w 1965 roku w Zaproszeniu do zamku w krakowskim Starym Teatrze. Już niedługo później stał się także jednym z ulubionych aktorów Andrzeja Wajdy. Szczęśliwi ci, którzy widzieli aktora w teatrze. Tam emocje sceny chłonęło się każdym oddechem, mówiono o jego występach. A to dlatego, że był intrygujący, przykuwał spojrzenia, potrafił twarzą mówić, nie mówiąc nic. Właśnie to jest wielka potęga aktora, kiedy nie ma kwestii do wypowiedzenia, ale właściwie na jego twarzy maluje się każda emocja. Wszystko, co chce nam przekazać. U pana Jerzego często mówiono o tych milczących ustach, które jednak mówiły więcej niż można wyrazić w 1000 słów. Oprócz tego oczywiście był bardzo naturalny, bardzo wiarygodny.
I to właściwie w każdym typie ról, jakie grał. Kiedy trzeba było, śmieszył, kiedy trzeba było, wzruszał. Na ekranie też zadebiutował w 1964 roku w pierwszym Dniu Wolności. Pierwszą główną rolę zagrał w Barierze Jerzego Skolimowskiego, a później w Popiołach Andrzeja Wajdy. To była jedna z pierwszych ról, która przyniosła mu popularność. Zwracano wtedy uwagę na jego urodę amanta, ale także podkreślano, że mimo tej urody potrafi być drapieżny, przerażający, przede wszystkim kreacyjny. W sumie zagrał ponad 200 ról filmowych i oczywiście nie wymienię wam tutaj wszystkich, bo uważam, że gdybym zaczęła wymieniać, to zaraz wy zaczniecie wymieniać mi w komentarzach, że o czymś zapomniałam, więc po prostu umówmy się tak, że to wy wymienicie te role, które najbardziej pamiętacie. Ja wymienię te kultowe. Należy tu wspomnieć o Wielkim Szu, Magnacie, Sanatorium pod Klepsydrą. Te filmy sprawiły, że stał się naprawdę wielką gwiazdą, ale czy sława uderzyła mu do głowy? Ja nie miałem czasu się zdeprawować, ponieważ jestem właśnie z Kowala. Miałem najnormalniej w świecie świetne kontakty z moją matką i kolegami we wsi. Ich nie interesowały ani moje role, ani moje kobiety. Matkę interesowało to, czy w zimie noszę kalesony, a nie to, czy byłem w Argentynie albo gdzieś indziej. Ona chciała, żebym był zdrowy i w miarę szczęśliwy, bo ona wiedziała, że pewnego szczęścia to nikt nie zdobywa. Ale najzabawniejsze jest to, że mimo, że pan Jan osiągał coraz to większe sukcesy, coraz to więcej mówiono o jego niesamowitym talencie, mama ciągle uważała, że wybór drogi życiowej aktora nie był najlepszy i mówiła do niego tak. Tak się umęczysz, synku. Czy jest sens? Nie lepiej, żebyś był szewcem? Z matką jednak był bardzo związany, o czym świadczy chociażby to, że do końca uważał wszystkie prezenty, jakie od niej dostał i pamiątki po niej za te najważniejsze. Kolorową puszkę po konserwie, którą zostawili chyba Amerykanie i z którą potem spał pod poduszką oraz kwiaty. W moje imieniny obudziłem się cały w kwiatach. Mama nazbierała całą masę kwiatów z naszego ogrodu. Przyniosła je w dużym koszu i obsypała mnie całego. Widać było tylko gębę, opowiadał Jan Nowicki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. I tak jak już wam powiedziałam, stał się wielką gwiazdą. To wszystko nastąpiło powoli w latach 70. W tym czasie współpracował z reżyserką Martą Szaros. Ale oczywiście musimy zatrzymać się przy Wielkim Szu. To był rok 1983. Film Sylwestra Chęcińskiego. Rola kultowa. I tutaj właśnie pamiętamy ten diaboliczny uśmiech. Na tych ustach się skupialiśmy, ponieważ prezentował niesamowicie swój taki szalmowski uśmiech. Właściwie takie cyniczne skrzywienie ust. Oczywiście pamiętamy Grażynę Szapowską z tego filmu, ale ogólnie no, jest to jeden z najbardziej kultowych filmów. Oczywiście wiadomo, nie dla wszystkich, natomiast tak się o nim mówi, tak się go uznaje. A rola pana Jana według mnie to majstersztyk. Właśnie to było niesamowite, że często mówię wam o szufladach, w które wpadają aktorzy, a dzisiaj chcę wam powiedzieć, że są tacy aktorzy, którym się to nie udaje, ponieważ na przykład pan Jan oczywiście początkowo był postrzegany w kategorii amanta polskiego kina i tak mogło zostać do końca, natomiast jemu się udało wyjść z tej szuflady dość szybko, gładko i wydawałoby się, że bez problemu, ponieważ grał bardzo złożone postaci. Reżyserzy nie bali się, że będzie kojarzył się z poprzednią postacią, nawet jeżeli bardzo wrył nam się w pamięć, ponieważ w kolejnym filmie wychodził zupełnie inny. Pokazywał nam zupełnie inne emocje, tak jakby jednak składał się z kilku osobowości. Aktorstwo traktował jako coś wielkiego, również ze względu na czasy, kiedy przyszło mu je uprawiać i kiedy odnosił największe sukcesy i największą popularnością, cieszył się wśród publiczności. W ponurych czasach komunizmu mieliśmy poczucie, że być aktorem znaczyło więcej niż tylko robić miny przed kamerą czy widownią, bo to oczywiście poczucie złudne, ale jednak bardzo silne i wierzyliśmy w to. Byliśmy młodzi, wierzyliśmy w te złudzenia, wydawało nam się, że mówimy coś ważnego o Polsce, przekazujemy jakąś ważką prawdę. Tak w każdym razie było w Teatrze Starym w Krakowie. I faktycznie pan Jan z tym teatrem był związany przez ponad 30 lat, a kreacje, które tam stworzył, przeszły do historii polskiego teatru. Aktor to tylko drobiazg, żart w sztuce. Znajduje się w nieprawdopodobnie skromnej sytuacji między ideą autora a oczekiwaniami widza. Jest pośrodku i na dobrą sprawę bywa często jedną wielką, dziś nikomu niepotrzebną kokieterią, mówił później. Był także wykładowcą PWST w Krakowie w latach 1973-74. Pełnił także funkcję prodziekana Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Ale tak jak wam powiedziałam, mimo że uciekł od szuflady amanta, to jednak od łatki uwodziciela nie.
Zresztą trudno byłoby uciec, skoro sam przyznawał, że w jego życiu faktycznie kobiety były bardzo ważne, uwielbiał z nimi spędzać czas, szczególnie z tymi pięknymi. I wiele osób twierdziło, że tak naprawdę wierny był tylko właśnie swojemu teatrowi. Z kobietami nigdy nie miał problemów, bo szalały na jego punkcie jeszcze zanim stał się wielką gwiazdą. Partnerką pana Jana była Barbara Janiszewska-Sobota, polska lekkoatletka i sprinterka. Para miała poznać się na basenie i od razu pan Jan był tak zauroczony sportsmenką, że stwierdził, że to z nią chce założyć rodzinę, że jest to miłość, jeżeli nie na życie, to na pewno na długi czas. I tak się w sumie też stało. To będzie matka mojego dziecka. I faktycznie 6 lipca 1973 roku na świat przyszedł syn pana Jana, Łukasz Nowicki. Pan Jan jednak był rzadkim gościem w domu i wynika to z tego dzieciństwa, o którym już Wam opowiedziałam. Uważał, że rolą ojca jest przynosić pieniądze do domu, a nie zachwycać się dzieckiem. Nie miałem wtedy wyrzutów sumienia, że zaniedbuję syna. Po rozstaniach wciąż utrzymywałem dzieci i były kobiety. Faktycznie, ponieważ dzieci jest dwójka, pan Jan ma jeszcze córkę. Sajanę. Bardzo ją kocham. Cieszę się, gdy przyjeżdża do mnie na Wigilię ze swoim synem Pawełkiem. Właściwie to on ma na imię Zygfryd, ale na litość boską, nie będę przecież tak mówił do własnego wnuka, opowiadał w jednym z wywiadów. Ale przyznawał, że ojcem i dziadkiem jest raczej kiepskim. Nie rozumiem, jak ktoś się rozczula nad wnukami. Ja nie bardzo potrafię z nimi się porozumieć, mówił. Dodawał także, że dzieciom raczej w życiu nie udzielał rad. Powiedziałem tylko Łukaszowi, żeby zawsze płacił, pamiętał o dobrej wodzie kolońskiej i o tym, że w domu przez okrągły rok ma mieć w wazonie świeże kwiaty, mówił aktor. I taką jedną z popularniejszych plotek, jeżeli chodzi o pana Jana, jest to, że mimo, że w młodości kobiety jadł ponoć łyżkami, to jest taka jedna, która się nie oparła i chodzi o panią Lilianę Komorowską, z którą spotkał się na planie Kraba i Joanny w 1980 roku i był przyzwyczajony do tego, że kobiety jednak troszeczkę w kolanach miękły, gdy go widziały. Na dodatek on był już wtedy wielkim aktorem, pani Liliana dopiero początkującą piękną aktorką. Natomiast przekonać się nie dała, choć wszyscy mówią, że pan Jan gimnastykował się jak tylko mógł. Co mógł zrobić, to zrobił, by pani Liliana jednak jego urokowi uległa. Ale miało się to nie wydarzyć. Partnerką przez 30 lat pana Jana była węgierska reżyserka, o której Wam już dzisiaj wspominałam, Marta Mesaros. O Poznaniu mówiła tak. On mi się spodobał, wybrałam go do filmu. To pan Andrzej Wajda mi go zaproponował. Pamiętam, koleżanka urządziła kolację i zaprosiła nas oboje. Weszłam do pokoju. Na kanapie jakiś mężczyzna przed telewizorem oglądał mecz. Bardzo interesujący, wspominała na łamach Wiwy w 2010 roku reżyserka. I choć ich związek nie był taki tradycyjny, rozchodzili się i wracali do siebie, to jednak cały czas byli razem. Jak mogę nie akceptować, jeżeli żyję z aktorem, który codziennie gra inną rolę, pali, pije, wciela się w szaleńców, mam świadomość, że żyję z wariatem, mówiła. I myślę, że jako reżyserka rozumiała trochę istotę tego zawodu, to, że polega on głównie na kontakcie z ludźmi, na emocjach. Z jednej strony mówimy, że to tak u tych aktorów to tak bywa, a z drugiej strony trochę to akceptujemy, bo trudno czasem byłoby oddzielić tutaj te różne emocje od siebie. Ja przynajmniej jak ktoś mnie ogląda, często to wie, że mam dużo zrozumienia dla drugiego człowieka i może jakoś tam to rozumiem. Choć czy sama bym tak robiła? Raczej nie. Dlatego zaskoczeniem dla wszystkich było rozstanie tej pary po tylu latach, a szczególnie, że właśnie, niestety pani Marta mówiła, że nie do końca była zadowolona z tego, jak to rozstanie przebiegło. Póki jeździliśmy po świecie, póki kręciliśmy filmy, robiliśmy teatr, było znakomicie, ale on nie lubi mówić prawdy. W sztuce jest szczery. Tak, gdy wyraża postać, ale prywatnie nie. Kiedy okazało się, że trzeba żyć zwykłym, banalnym życiem, porozmawiać o codziennych sprawach, on nie umiał. Oczywiście, ja też nie jestem łatwym człowiekiem, ale naprawdę bardzo się starałam. Starałam się z nim rozmawiać o tym, że coś jest nie tak. W końcu spakowałam walizki i wyszłam z mieszkania z ulgą. Potem jednak ta ulga ustąpiła poczuciu rozczarowania. Jeżeli mam o coś żal, to tylko o to, że rozstaliśmy się nieelegancko. Cóż ja mogę, że on nie potrafi kochać ludzi, chociaż chce. Nie potrafi stworzyć ciepłych relacji ze swoim otoczeniem, mówiła w Wiwie. Natomiast na pewno wyjątkowe u pana Jana było również to, że dopiero w wieku 70 lat zdecydował się na ślub.
Ceremonia odbyła się w Kowalu i wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów. Małżeństwo przetrwało 6 lat. I oczywiście mam na myśli tutaj związek z Małgorzatą Potocką, którą możecie kojarzyć z Teatru Sabat w Warszawie. A czemu małżeństwo jednak nie przetrwało, mimo że było pierwszym małżeństwem aktora? Wydawać by się mogło więc, że uczucie łączące tę dwójkę było bardzo silne. Nie byliśmy w stanie zbudować silnego związku z prozaicznych powodów. Ja mieszkałam w Warszawie. Mam swoje miejsce, swoją scenę. Jan nie mógł zrozumieć tego poświęcenia dla teatru. Jemu to już dawno przeszło. Chciał żyć bez zobowiązań i spacerować po plantach, wyznała w rozmowie z Vivą Małgorzata Potocka. Natomiast do pana Jana dość szybko przyszła miłość i to ta miłość prawdziwa, jak przekonywał sam aktor. Bo niedługo po rozstaniu poznał Annę Kondratowicz, która redagowała wydawaną wtedy książkę Dwaj Panowie. Wzięli ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Namysłowie, ale najlepsze jest to, że o tej uroczystości dowiedzieliśmy się rok po fakcie. Pojawiło się na moim horyzoncie miasto Namysłów. Tam spotkaliśmy świetnego gościa. Burmistrza, którego poprosiłem, zrób nam tutaj ślub, o którym nikt się nie dowie. I on wszystko zorganizował. Przyjechali poeta, Muniek Staszczyk i Jacek Bławut, wspaniały reżyser. Moi przyjaciele, których kocham i podziwiam. To było rok temu i zostałem mężem i przeniosłem się do Kielc, wyznał w rozmowie z magazynem Pani Aktor. I dodawał, że na tę najważniejszą miłość nigdy nie jest za późno. Najwspanialszą obecność, jaka mnie w całym życiu spotkała, mam obok siebie. Żeby to nie zabrzmiało jak jakieś rodziewiczówny, ale spotkałem miłość teraz. To jest moja Ania, mówił wzruszony. A pan Jan jest także znany z zamiłowania do piłki nożnej. Jestem kibicem. Każdy kibic to idiota, który zawsze wierzy w sukces. Nie mamy w Polsce wielkiej zawodowej piłki, ale stać nas na wspaniałe zrywy, mówił w jednym z wywiadów. I oprócz świetnych ról i swojego talentu, o którym wam oczywiście najpierw powiedziałam, słynął także z ciętego języka. Często jego wypowiedzi były cytowane, często w różnym kontekście, często to, co mówił, było kontrowersyjne. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, jakie kiedykolwiek wypowiedział, była wypowiedź ze sceny podczas festiwalu Woodstock, gdzie rozmawiał z Andrzejem Grabowskim. W pewnym momencie postawił szokującą tezę, że w każdym drzemie pedofil. Zaczął także dużo pisać i choć mówił, że aktor może coś tam napisać, to nie każdy pisarz potrafiłby świetnie zagrać, to jednak widać, że odnalazł w tym dużą pasję. W 2000 roku ukazała się książka Między niebem a ziemią, złożona z felietonów listów, które napisał do Piotra Skrzyneckiego. Co tydzień można było je czytać w przekroju. Pisał też felietony do czasopism Scena, Goniec Teatralny, Poznaniak. Stworzył także nowelę Grażyna. I w pewnym momencie miał nawet pomysł, żeby zostać politykiem, ale troszkę spanikował. W 2005 roku był kandydatem Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu. W rozmowie z Moniką Olejnik powiedział jednak: tydzień przed wyborami budziłem się zalany zimnym potem na myśl, że zostanę senatorem. To musi być coś zupełnie okropnego. Być wymurzonym, siedzieć na tych twardych ławkach, słuchać, co ci partia mówi, dyskutować o rzeczach, na których się nie znasz. Nie, to nie dla mnie. Władanie światem jest dla profesjonalistów albo dla kompletnych pomyleńców. Jest także autorem wielu wierszy, piosenek, kolęd, a w ostatnim czasie głównym tematem swojego pisania uczynił przemijanie. Ale właśnie o śmierci mówił dość sporo. Dobrze mieć kawałek dachu nad głową, najpierw własny dom, ale nie po to, żeby posiadać, lecz po to, aby nie padało na łeb. Trzeba coś spłodzić, mieć kogoś, kto pociągnie sztafetę życia. Obronić się przed tym, co wielu wpędza w obłęd, nadmierne gromadzenie. Wszyscy mamy o połowę za dużo. Posiadamy przedmioty, a one posiadają nas. Nie miał jednak takiego podejścia, że każdy musi posiadać dom, syna i posadzić drzewo. Dzieci? A co to za sukces? Każdy może je mieć. Nie będę mówił, że moje są wyjątkowe, bo byłbym głupi. Nie będę mówił także, że sukcesem jest posadzenie drzewa. Nie będę mówił, że sukcesem jest wybudowanie domu, bo każdy na świecie powinien mieć dom. W 2008 roku wystąpił w filmie Jeszcze nie wieczór. Zagrał tam właśnie Wielkiego Szu. Ale od pewnego czasu nie pojawiał się już raczej w filmach. Na łamach Super Ekspresu jego żona powiedziała, że Gwiazdor postanowił zrezygnować z aktorstwa. Ja już się skończyłem. Z pytaniami odnośnie do grania proszę dzwonić do innych. Mnie to nie interesuje.
Jednak później w filmach pojawiał się, choć niezbyt często. Jak mówił, dopadła go tu nieco proza życia. Popełniłem na przestrzeni ostatnich lat 2 epizodziki w 11 minutach, a także w Panu T. Ale to z uwagi na długoletnią znajomość z reżyserem. Z pisania niestety bardzo trudno jest wyżyć. Mimo, że pan Jerzy ostatnie lata był dość samowystarczalny, a czas spędzał w swoim, jak to mówił, prywatnym raju. Jestem cały ulepiony z tej równiny, mówił. A miał na myśli Kujawy, czyli miejsce, gdzie się wychował i do którego postanowił wrócić w ostatnich latach życia. W 2000 roku wybudował dom, posadził drzewa. Na bramie napisał Szu i jak mówił, czuł się jak u siebie. Natomiast w listopadzie 1999 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Kowal. I co ciekawe, burmistrz miasta poprosił go o przysługę, o to, by stworzył hymn dla miasta i o pomoc poprosił niesamowicie znamienitą osobę. Mam tutaj na myśli Zbigniewa Preissnera, z którym stworzyli wspólnie melodię. Tak, od 2002 roku utwór rozbrzmiewa z wieży Kowalskiej Remizy. Natomiast pan Jan sam na początku grudnia co roku zmieniał się w świętego Mikołaja i rozdawał dzieciom z okolicy paczki. Dlatego myślę, że moment, w którym odszedł z tego świata, jest taki dość wymowny. A pan Jan mówił, że bardzo zależało mu na tym, żeby związać się nie tylko z ziemią, z którą oczywiście był blisko od zawsze, ale także z okolicznymi mieszkańcami, żeby nie traktowali go jak wielkiego aktora z odległego miasta. Od początku chciałem związać się z tymi ludźmi. Dbałem o to, aby nie mieli poczucia, że przyjeżdża jakiś wał z miasta, stawia dom i się rządzi. Ludzie z miasta zawsze są ważniejsi i głośniejsi. Pierwsza moja myśl była pokorna. Dom to miejsce, na które trzeba sobie zasłużyć. Wszystko przy moim domu zostało więc zrobione rękoma miejscowych. To pomogło im zrozumieć, że jestem jednym z nich. Jestem ziomek. Nie lubię wielkich mórz, nie przepadam za wysokimi górami. Stronię od miejscowości, gdzie nie można spotkać sąsiada, ani zaparkować samochodu. I tak jak już wam powiedziałam, dużo mówił o śmierci, a miał do niej dość specyficzne podejście, ale jej się nie bał. Według moich przemyśleń nie ma czegoś takiego jak wiek. Nie dlatego, że chcę się pocieszyć, bo sam jestem stary. Nie istnieje korowód szczęścia i nieszczęścia, starości i młodości, życia i śmierci. Los obywa się z nami bez względu na wiek. Nigdy nie wiadomo, komu przydarzy się śmierć ze starości, a kogo weźmie już za młodu. Na nasze szczęście panu Janowi przydarzyła się śmierć ze starości. Zmarł bowiem w środę, w swoim domu. Przekazał profil miasta Kowal w mediach społecznościowych. Informacje o śmierci potwierdził także Polsat News jego chrześniak, radny gminy. Istnieją dwa punkty na mapie życia. Punkt urodzenia i punkt śmierci. To są dwa najistotniejsze miejsca. W pierwszym znajduje się twoja kolebka, w drugim trumna. Nad wszystkimi innymi można zawiesić kolorową tęczę. Więc dzisiaj ten odcinek stworzyliśmy pod tęczą. Tęczą przeżyć pana Jana Nowickiego. Bardzo bogatą, kolorową, rozłożystą tęczą. Ponieważ no niestety co jakiś czas musimy mierzyć się z tym, że odchodzi ktoś wyjątkowy. Niech świadczy o tym ilość wpisów, które możemy przeczytać w internecie, ilość wspomnień, anegdot, całego środowiska kulturalnego, artystycznego, wszystkich fanów, wszystkich, których dotknęła ta właśnie niesamowita łuna talentu pana Jana. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego człowieka, choć wiele osób może powiedzieć, że przecież prywatnie na pewno nie był łatwą osobą. Ale czy artyści i ci wielcy ludzie zwykle tacy są? Chyba nie. Myślę, że chyba za to ich najbardziej kochamy, ponieważ oczywiście nie wszyscy mogą być wyjątkowi, ale jeśli już przytrafi nam się taki oryginał, to bardzo dobrze, że udało nam się go dostrzec i mam wrażenie, że przez lata czerpaliśmy z tego tak dużo, jak mogliśmy. Dlatego mimo, że pożegnania są trudne, no należy się cieszyć z tego, co pan Jan po sobie zostawił, a jest tego dużo. Dajcie znać w komentarzu, jeszcze raz was o to proszę, z jakiej roli wy najbardziej pamiętacie pana Jana? Czy należycie właśnie do tych szczęśliwców, którzy widzieli go w teatrze? Być może teatr telewizji zachwycił was najbardziej. No generalnie liczę na to, że powspominamy wspólnie. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za to, że wysłuchaliście ze mną tej historii do samego końca niestety. Rodzinie pana Jana składam kondolencje, a z wami widzę się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.